Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Customu na ślepo, bo jakżeby inaczej. W Expedition Frozen Deep 20 na 20 na 20 ze mną oczywiście pływa w nim. Sardynia z pamfiszka. Dobry. Witamy. Nie tracimy czasu, bo Sadok się spieszy. Ja włączam stoperan. No i w sumie Co? to tak naprawdę to, co nam to dało. Czy A te schody ona na tam przeciwko. przeskoczy? Ona tam doskoczy? Bo ja cały czas się boję, że ona mi nie doskoczy. Ona mi doskoczyła. Doskoczyła, to dobrze. Bo ja cały czas się w tym customie boję, że ona mi gdzieś nie doskoczy, nie doleci. Dobra, wspinam się po tych schodach. No, larwa, wspinaj się. Dziękuję. Dziwne to było. Jakieś dziwne sople są. Takie czarnawe. Może na nie można się wspinać? Może. No, zaraz sprawdzimy. Ja tu wejdę jeszcze do wnęki. Tu jest jakaś wnęka. Spróbuję na to skoczyć. Może ktoś nam zrobił księcia Persji. Da się. Tak, da się. Aha, i jak wciskasz skok, to ona odskakuje przodem. Czyli trzeba Czyli się tyłem trzeba ustawić. się. Nie, trzeba się ustawiać przodem. Przodem do wszystkiego. Aha. Dobra. No dobra, A, że fajnie, że mi się udało. przeskoczyliśmy przez te sople, ale Czekaj, bo mi co? się nie udało. Mnie się to nie udaje, proszę pana. O. Tylko, że tu drzwi są zamknięte. Dobra, udało mi się. Czy to nie jest na trigger? Nie jest. Nie. Może wyłamać? No. Może. No. Nie da się. Wystrzelić też nie. Nie. Czyżbyśmy coś nie zauważyli? Pewnie jo. Aczkolwiek ja tam widzę znane miejsce chyba. Aczkolwiek może się mylę. Tam jest jakaś dźwignia za nimi. A ja zobaczę jeszcze raz. Może. Zobaczę jeszcze raz. Może tu trzeba po prostu. Byliśmy tu, czy nie? Nie, zdecydowanie nie byliśmy. No ale gdzieś to jakoś te drzwi trzeba otworzyć. To Raczej. mamy zagadkę. I kolejną pozycję do GPS-u. No, już patrzymy. Tam są te kary, była winda, sople i drzwi i dźwignia. Czy ona mi tam doskoczy? Tylko tak naprawdę to po co my wchodzimy po tych soplach? Bo ja nie wiem. Żeby się dostać do tych drzwi, jak kiedy się otworzymy. Tylko pytanie, co je otwiera? W sumie to tych kier, znaczy krów, była cała armia. Tam są jakieś drzwi w ogóle pod nami, jakby tam skoczyć, co? Może się nie zabije. Badam teren. No też patrzę, tu są, one się zdecydowanie otworzą. Co się otworzyło? One kiedyś się otworzą, o to mi Kiedyś się chodzi. otworzyło. A z tych drzwi można wskoczyć na jakąś półkę, tylko czy coś tu jest? No, niby coś jest dalej. A jest przycisk.
Gdzie? Przycisk otwiera jakąś kratę. Widziałeś zamkniętą kratę, taką dużą? Gdzie? Zszedłeś piętro niżej, gdzie jest... Piętro niżej po soplach. Piętro niżej po soplach. Tam gdzie są takie drewniane drzwi? Tak. Mam tam doskoczyć? Tak, tam trochę HP spadnie, ale nie będzie tragedii takiej strasznej, wiesz? Tylko, że kurczaki, ja tu nie widzę żadnego powrotu na górę, więc po prostu wskoczę do wody i wyjdę jeszcze raz z tymi krami. Czekaj, bo ja nie mogę tam doskoczyć na razie. Ona mi się łapie jakieś pochylnie, jak to zrobić? A ja zrobiłem bez łapania. No gdzie? Ona nie doskoczy. Już ci mówię, byłem na górze. Ona mi do wody tutaj wpada. Byłem na górze tam, gdzie żeśmy skakali po soplach. Teraz będę musiał prawdopodobnie zrobić czasówkę windową jeszcze raz. Ale ja nie wiem, jak tam doskoczyć. Ja to tam nie wolę, przycisku nie widzę. Gdzie ty tam masz ten przycisk? Już ci mówię, daj mi wejść daj mi zrobić czasówkę przycisną i ci zaraz powiem, skąd skakałem, bo nie chce mi się już wczytać piąty raz tego samego save'a, wiesz? Czekaj, udało mi się doskoczyć do tych drzwi, ale ja tutaj dalej przycisku nie widzę. Dobra, więc tak. Skoczyłeś do drzwi, to koło drzwi jest taka wystająca skarpa. Na prawo? Tak, na prawo. Skaczesz na nią, wspinasz się dalej, idziesz kawałek dalej i tam będzie przycisk. I już ci zaraz mówię, czy przycisk otwiera te drzwi, w których byliśmy i się dziwiliśmy, że są zamknięte. No pewnie, że otwiera. Bo ja teraz wracam się... do czasówki. Dobra. Tylko czekaj, jak to ogarnę? Ja po prostu wskoczyłem z powrotem do wody i zrobiłem... A, nie muszę robić czasówki, dobra. Tak? Czemu? No bo ona doskoczyła z tej skarpy z guzikiem do windy. Tak? No. A to ty będziesz mieć szybciej, ja będę mieć wolniej. Ja już wchodzę do tego pokoju otwartego, dobra. Okej, nie, no ja tak szybko tego nie robię, no a, moment. To ja myślałem, że ty już. Ja dopiero zrobiłeś... na wsobę skakuję, zaraz. No to tam jest dźwignia. Czekaj, daj mi z sopli doskoczyć bezpiecznie. Już, to ja się walnę herbatki. Już? Jeszcze nie. Dobra, jestem przy dźwigni. Wciskamy dźwignię. Nie jest zdecydowanie czasówka. Co ona zrobiła? Nie wiem, bo nie pokazało, ale nie jest to czasówka. I co, spadamy podejrzewam, tutaj na dół? Tak, podejrzewam, że coś tylko spadamy, a... Chyba nas tutaj nie było. Chyba nie, ja jest spróbuję... Jest jakaś do spinania takie na kucki. Małe okieneczko. Jest ten Omega na piedestale. I otwiera jakieś drzwi. Jakiś banuszek. Ze straszną muzyką. Czekaj. Tu jest do wspinania, tak. Tu jest sekret. Gdzie jest wspinany na kucki? Tak
takie małe okieneczko. Zanim zleziesz na dół? Jak spadłeś na dół? No jak spadłem na dół, to jest... jeszcze raz, jest Omega, tak? Na piedestale. Tak, jest Omega i masz taką skałę do spinania. Gdzie? No panie, tam takie cegły takie leżą. No są. I tam masz takie okienko. O tu. I tam masz dzbanuszek do zebrania i te Uzi nawet. Nie, nie było Uzi. Tylko były naboje. Mamy dwa sekrety. Dzbanek. Naboje, naboje, naboje. I są wazy do rozbicia i w nich oczywiście nic nie ma, bo po co? Jak się stąd wyda... Gdzie to okno było? Tam było. Tak. Gdzie ten Omega symbol trzeba wdobczyć? Czyli mamy 2 na 70, a z tego co się orientowaliśmy, to chyba są tylko dwa sekrety w tym, tak? Tak, tak, to znaleźliśmy po sekrecie. No to dobrze, to wyszliśmy z tych drzwi otwartych. No dobra, a gdzie Omega wdupczyć? Omega była... gdzieś była dziurka na klucz. Chyba trzeba do wody skoczyć, na te kry. Pamiętasz, gdzie były trzy suki? No dobra, pamiętasz, woda sople, okej. Okay. To wracamy się do tego, co na początku, co były trzy suki, tak? Czyli wodą, tak? No chyba tak, bo ja tu nie widzę innego wyjścia. Na krę. I płyniemy zaraz na następną. Jak to się szło, to się dołem jakoś dziwnie płynęło, tak? Tak. Tylko gdzie to było? Aha, tam się wypływało. Wypływasz, za chwilę będzie kra. Jesteś po drugiej stronie tej kraty. Dobra. I zaraz idę na następną krę. Ja już się cofnąłem. I co? I włazimy jedno w górę, tak? To było takie kucalne i tu żeśmy szli do trzech sług. Poczekaj, jeszcze badam filar jeden. Tak. Gdzie się wracało? Czekaj, jak my tutaj doszliśmy do tego pomieszczenia z krami? Wszedłeś na... byłeś po krach i potem jest wyjście na brzeg, tak? Tak. No i tam jest takie małe... tak, takie małe nakłódzki i idziesz na górę. I były... się popierniczyło kompletnie. No, i były trzy słupki, mordowaliśmy je. I potem były otwarte drzwi i to właśnie one się otworzyły po tym ostatnim przycisku miszmaszu wszystkim. Dźwigni znaczy się. Czyli jesteś teraz na dole, tak? Tak, jestem na może nie tyle na dole, na średnim poziomie, okej? Tak.
Takie widzisz... firanki lodowe są. Tak, takie firanki i są drzwi otwarte. Masz je? A, są. O, dobra. No dobra, no i tam jest coś. To zejdziemy tyłkiem. Tak, bezpieczniej. Aha, i tu są kolce do przeskoczenia, no dobrze. Aha, o, to jest śmieszne. Po kolcach jest pochylnia, straszna muzyka. Trzeba skoczyć i się złapać, zdaje się. Są na kucki tutaj na lewo. Czekaj, bo tak, przeskakuję, zrobimy tak, zjeżdżamy na pochylni i co? Złapałem się tyłkiem i są kucki na lewo. Aha, czyli walnąłem się o to przy przewrocie i jest okej. A, i tutaj musisz, bo tutaj jest dźwignia. To dobrze, idziemy dalej. I na szczęście nie jest to czasówka. A tam się wchodzi normalnie, tak? Mogę nowym, nowym ruchem, a nawet muszę, dobra. Tak. Widzisz te kucki na lewo? Tak, wlazłem już tam. Idziemy dalej i co? I masz tam dźwignię. No wiem, już ją zrobiłem, ale mi chodzi o to, jak stąd wyjść. Na pewno musisz na kucki, może gdzieś odskoczyć chyba. Też mi się tak coś wydaje. Dobra, spróbujemy tam. Tu nie przejdę. Dobra, spróbujemy tu się wspiąć i odskoczyć. Najwyżej będziemy zapisywać. Tutaj spadłem do kolców na razie. Aha, może trzeba zjechać jedno piętro w dół i stąd odskoczyć. Nie? Może, teraz zobaczymy. O. Oj. Wiesz, jak się odskakiwało w sekrecie w tym? W Francis Folly na początku? Tak. No właśnie. Tylko tutaj będzie to cięższe. Nie. Jak byłeś na tych kuckach, to schodzisz jedno w prawo, na pochylnie, wchodzisz, wspinasz, dobra. Dokładnie tak jak w sekrecie w Folii. A tu jest ty. Aha, dobra, to jest zjeżdżalne. Patrzyłem, czy pod drabiną jest coś, jest półka, ale ona jest płaska i zjeżdżasz w kolce, więc w sumie to nic nam to nie da. Czyli płaska pochylna, bo jak byłaby płaska, to by stanęłaby. Tak. Znaczy widziałem po prostu, że nie ma kolców i spróbowałem tam wjechać, ale... A, i tu są te drzwi, które się otworzyły. Tak, chyba. Tu są te drzwi, które się otworzyły. Jakieś ładne są... A, nie idź w drzwi, bo za tobą jest do podniesienia na piedestale. Tak? Tak. I ja są już... to Uzi! Gdzie? Uuuu, to dobrze mi robi. No. A ja już wlazłem, w drzwi wlazłem, ale się wróciłem. Chodźcie, słoneczko! I to jeszcze te fajne, które tak fajnie wystają. A ten wazon się nazywa Golden Amphora. Dobra, 150 Uzi Amo, dobrze. Dobra, no to jedziemy przez te drzwi. I tam jest... to, co jest, to nie jest woda, tylko to jest lód. Mm-hmm. Podnosimy smoczusia, dobrze. O! Wow! A wyjmujesz od gana. Ciućmoki. To nie, to trzeba będzie jakoś to lepiej zrobić. Saving zrobię tutaj. Wow. O,
shotgun ich rozwala i to pięknie. Ty, ale jaki się fajny efekt robi wokół tego piedestału. Poczekaj, bo jeszcze ich zabijam. To jak ich skończysz zabijać, to zobaczysz, jaki się fajny efekt robi koło piedestału. Ślicznie. Wow. No. Piękne to jest. O, i koniec levelu. Co ty? No. Otwierają się drzwi i koniec levelu. Oni nic nie podnoszą. To czekaj, zapalę chociaż flarę. Mhm. Jak ładnie flara wygląda. Tak? No, zapal sobie. To ja już mam ekran końca levelu, więc pewnie wczytam jakiś wcześniejszy save na koniec i pokażę, jak wygląda flara. To jeszcze no, postrzelam z Uzi, zobaczę, jak strzela. Normalnie. Jak twórcy. No to... Czekaj, już też wchodzę. Wiesz co, w sumie to mi się to podobało, oprócz tego, że na początku takie to dziwne było, tak... Bardzo dużo się naraz działo. Dużo odnóg było. Dużo odnóg było, tak. I dużo obrażeń suki robiły. Czasówki... Ta z ogniami była trochę wkurzająca, ale tak poza tym to te pozostałe były w sumie takie całkiem okej. Ta z windą była fajna. No. To mi się podobało. I takie fajne były takie poukrywane rzeczy, tu jakieś wazy, tu jakiś dodatkowy pokoik i tak dalej. W sumie to bym temu dał 8 na 10. Bo nawet mi się to podobało. Ja 8 za efekty wizualne. No. To naprawdę im się, raczej jemu, temu autorowi udało. Temu autoru. Temu autoru. Oczywiście na minus daje, że nie poprawiają ludzie tych ilości sekretów do znalezienia w statystykach. No. Dla mnie to jest jeden z podstawowych minusów i błędów, jak tego ludzie nie poprawiają w customach. Wiem, czapiam się, ale... No. Ale wizualnie, tak jak mówię, winduje bardzo wysoko. Fajnie, że dali muzykę z Anniversary. Bardzo lubię te utwory. Jeżeli chodzi o sam ten gameplay, no to rzeczywiście nie było, że tak powiem, jakiegoś tam urwania 4 liter według mnie. Za późno Uzi dostaliśmy. Bardzo mało przeciwników. Nie mieliśmy gdzie tego użyć tak naprawdę. Dopiero teraz używaliśmy shotguna. Zauważ. No. Można było wcześniej na te suki. 3. Uzi. Spoko, bardzo by było dobre. Mhm. Tak, i Uzi ewentualnie tutaj na nich. No taka 8. No. Dobra, w sumie nie pokazaliśmy, co myśmy to podnieśli, zanim nas ci zaatakowali. No to dobra, to zrobimy teraz napisy końcowe i tak dalej, a ja zaraz wczytam saving i pokażę flarę i pokażę ten przedmiot. To co, wciskamy Enter, tak? Tak. Seahorse statue. To jest koń, a nie smok. A, czyli czekaj. Jak wciśniesz Escape, to tak jakby dalej niby gra szła. Mamy Omega no Symbol, Golden Amphora i Seahorse Statue. No dobrze. Tak. Czyli to są takie bardziej sekretowe do podniesienia i posiadania. To pokażę wam flarcie. O, śmieszna taka flarcia. No, ładnie się świeci. Dobra, to co, już nie przedłużamy. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeszcze sobie zrobię ładny widoczek. Poczekaj. Na ten ładny efekt wokół piedestału. I tak zakończę. O. Bo to mnie się podoba bardzo. O, to jest bardzo ładny widoczek. Dobra. To co, dziękujemy bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym cyklu.